Jako trenerzy mamy dziecko ze sobą może trzy godziny w tygodniu, co jest bardzo mało i, i reszta czasu spędza z rodzicem. Więc tutaj e, my chcemy też, żeby rodzic był e, przedłużeniem tego, co my chcemy przekazać podczas treningu e, tym dzieciom. Więc ich feedback jest tak samo istotny, jeżeli tutaj rodzic będzie rozumiał, co my oczekujemy, nad czym chcemy pracować, e, jeśli chodzi o elementy piłkarskie to też potem rodzic będzie w stanie już w domu też ukierunkować w jakiś sposób swój feedback, kiedy, kiedy dziecko gra, zadawać mu pytania też, żeby e, wyciągnąć może jakieś informacje e, od, od dziecka, e, czy, czy, czy rozumie, co robi, dlaczego to robi. E, tutaj też bardzo istotna e, rola rodzica jest w, podczas meczów. I myślę, że to jest też dość popularny temat, bo, bo wiemy, e, Jakie się pojawią tematy przy okazji, przy okazji meczów, jak rodzice potrafią reagować. Co ja doskonale rozumiem, bo tak jak mówiłem, e, ich dziecko zaczyna przygodę z piłką, dla rodzica to są też bardzo duże emocje e, i przeżycze, jak rodzic przyjeżdża i, i, i widzi syna na boisku po raz pierwszy. Więc wiemy, że są różne nawyki, rodzice mają tendencję, żeby e, podpowiadać krzyczeć, reagować na różne wydarzenia wojskowe. E, Więc tutaj też chcemy uświadomić, że zwłaszcza będąc w Wiśle, że nie tylko dziecko jest e, zawodnikiem Wisła, ale oni też są częścią klubu i też muszą w jakiś sposób e, reprezentować godnie, godnie ten, ten klub, e, bo tak jak, e, no mówię, Wisła jest rozpoznalnym klubem. Gdziekolwiek jedziemy, no to ludzie będą patrzeć na nas e, w jakiś sposób, który sprawi, że... Ludzie będą patrzeć na nas inaczej jednak. Więc nie tylko na nasze dzieci, ale też jak rodzic się zachowuje na przykład. I tutaj też dla nas jest bardzo ważne, żeby też rozumieli, że my jedziemy na mecz, turniej, to, że zakładamy koszulkę wisły na przykład, nie sprawi, że od razu stajemy się lepszymi zawodnikami, bo mając 6 lat, to prawdopodobnie wszyscy zaczynamy od tego samego poziomu, tylko że mamy różne nazwy na boisku i my pracujemy według swojego pomysłu. Każdy inny klub to robi. I tutaj jest bardzo ważne, żeby rodzice też rozumieli, że my jesteśmy wisą, ale to nie znaczy, że będziemy wszędzie jechać i, i wygrywać wysoko z każdym. I to nawet nie jest na nasz cel. My chcemy, żeby się rozwijali, żeby jak zaczynamy sezon, to jak się spotkamy pod koniec sezonu, żeby e, był wyraźny postęp. Chcemy, żeby dzieci uczyły się podejmować własne decyzje, e, tym bardziej, kiedy na boisku już dziecko w tym wieku... E, często ma kłopoty, żeby się skupić nad samą piłką, więc jeśli do tego jeszcze ma kolegów, którzy mu podpowiadają, jeszcze trener, który czasami tam za linii bocznej mu podpowiada, jeśli jeszcze rodzic ma coś powiedzieć, to jestem pewny, że dziecko zrobi wszystko oprócz to, co naprawdę chce.